W drugim sezonie Trójkąta zdecydowanie stawiamy na kobietę. Tak sobie pomyślałam, że przypadkiem ubrałyśmy się podobnie, ale wyszło nieźle. Wyszło zabawnie. A tak. Wyszło zabawnie, ale będziemy też świetnym tłem dla naszego bardzo kolorowego, dosłownie przenośni gościa, a raczej gościni, Magda Gessler. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Cię? Chcę powiedzieć, że bardzo lubię patrzeć na te czarne kurtki. A to bardzo nam miło. No jak widać też i bardzo lubimy nosić. Tak samo. Tak, myślimy tak samo. Macie taką siłę obie. Tak, no. Chcemy być takie rockowe, mocne. Power. O, ja propos rockowe. To ja od razu przejdę do tego, bo... I country, kochanie, country. Country. Wszyscy jak cię zapraszają i zaczynają wywiady, to są bardzo tacy czołobitni, wszyscy tak biją pokłony, dziękują, że przyszłaś, nazywają cię papieżycą, królową. Boże, to straszne. Ale Gabi wymyśliła jeszcze jedno. No? Magda Gessler jest jak? Gwiazda roka. Gwiazda roka, tak. No bo ty jesteś cały czas w trasie. To prawda. Jeszcze muszę pomalować mój kamper na kolorową, z takim napisem moim malarskim Magda Gessler i z moją karykaturą. To dziwne, że to się jeszcze nie wydarzyło w ogóle po tylu sezonach. No to nie kamper, to powinnaś mieć wielki autobus. No, to jest za dużo, bo by się nie zmieściło w miejscach, gdzie wjeżdżamy. Okay. Bo wjeżdżamy w maleńkie miejsca, a trzeba się gdzieś... No ja nie mogę chodzić przez cały rynek, bo nie dojdę na plan. To w jakiej trasie teraz jesteś? Gdzie, skąd, dokąd jedziesz? Słuchaj, wróciłam z trasy obłędnej Warszawa-Lęborg-Łeba. I byłam w Lęborku i zrobiłam genialne miejsce, które w życiu nie powinno istnieć, gdzie była jedna osoba, która stwierdziła, że będzie barmanem na zmywaku, kucharzem, również kelnerem i, no i również 50-letnim kawalerem o trząsących się łapach. Myślałam, że w Lęborku jest trzęsienie ziemi. Miejsce się, mogę mówić, bo miejsce się będzie nazywać genialnie. Stwierdziłam, co ten facet może zrobić, żeby nie umrzeć w jednej osobie. Dwie dodałam, więc były trzy, plus ja cztery. Bar się nazywa Śledź ten bar. Ale ładna nazwa, sprytna. I masz wszystkie możliwości śledziowe, łącznie z ptysiami, z musem, ze szprotek mascarpone, skórki z cytryny i polane lukrem cynamonowym. Wow. No. Zawsze się zastanawiam nad tym, czy ty, Magda, sama wymyślasz te nazwy? Sama wymyślasz koncepcję? Czy się dacie, macie burzę mózgu? To jest gorzej. Chciałabym cię zaprosić i obiecaj, że kiedyś znajdziesz czas na pierwszy dzień zdjęć, gdzie ja wjeżdżam, nie wiem, nie chcą mi powiedzieć nawet gdzie, jak się nazywa knajpa, my dostajemy adres 15 minut przed wjazdem do miasta, adres, a nie nazwę restauracji. Także ja, to jest dla mnie, w ogóle to jest w kontrakcie zapewnione, że ja na pewno, nikt mi nie zdradzi nic. Okej. Okay. Ja wiem, że to jest Lęborg, gdzie kiedyś komornik dał restaurację trzeciego dnia kuchennych rewolucji, one się skończyły, szkoda, ale tu też sytuacja była dramatyczna. No, jak stanęłam przed tym barem, udekorowanym bardzo dziwnie, z bardzo dziwnym panem, który naprawdę był czerwony, w czerwonej koszuli i cały się trząsł. I trzęsło się wszystko, co miał w rękach, a na każde danie czekałam ponad godzinę. Poprosiłam, że było 8 osób, no to po prostu nigdy bym stamtąd nie wyszła. Ale to jest cudowne móc nie wiedzieć nic, wejść i wiedzieć wszystko. No tak, ale to już jest tyle sezonów, to już jest tyle lat. Czy na przykład zdarza ci się, że zastanawiasz się nad nazwą i nic ci już nie przychodzi do głowy, bo to naprawdę trzeba być bardzo dobrym copywriterem, żeby tyle lat to robić. Ja ci powiem tak, nas jest 12 osób od 14 lat. Jest to cudowny, genialny, zgrany zespół. I jak my siadamy już po wejściu moim godzinnym, półtora godzinnym do nowej restauracji, to zaczyna się tak, ja od razu wiem, jak ma wyglądać wystrój, mówię dekoratorom, co powinno być, czego nie, jakie kolory, jaka scena, jakie smaki, jaki kierunek, co robimy i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jeden bar, który jest w ogóle niesamowity, przystanek Italia w Łodzi, przy traktorach tramwajowych, które są 2 metry od miejsca, więc szum jest odpowiedni i też dwóch facetów z przestrzenią. No nie ma kuchenki, nawet nie ma Miki, jest tylko do pizzy i wymyśl tutaj bar. Chodzi o to, że właśnie tak trudne zadania, ja nazywam to przystanek Italia i naprawdę wszyscy się tam zatrzymują i wpieprzają pizzę. Są świeżo wycisane soki z pomidorów, najpiękniejszych pomidorów w Grudziądzu. I to jest właśnie to, że widzisz to i myślisz, co tutaj zrobić takiego, co... W ogóle nikt by nie wpadł na pomysł, że może wypić świeży sok z pomidora, wyciskany w momencie, kiedy człowiek wchodzi i dostać nieregularną pittę ciętą byle jak, która jest najlepsza na świecie i do tego na przykład ciapatę z bolognese.
Czy Magdzie Gessler kiedykolwiek kończą się pomysły? No, nie, bo ciągle jest głodna, a nie powinna jeść. Ale głodna wrażeń też. Ile lat Kuchenne rewolucje już 14,440 odcinków. Przy czym dodaj do tych 4 dni samego jednego odcinka, kompletna zmiana w ciągu tych 4 dni. Zmiany ogłaszamy 3 dnia, czyli jak gdyby moja ekipa remontowa, która dostaje ode mnie wskazówki, od razu pierwszej nocy jest paleta kolorów, jakie kolory, jakie meble, jakie światło. I my siedzimy do pierwszej, drugiej w nocy. Ja wjeżdżam do hotelu o 3, bo tworzymy wszystko tej pierwszej nocy po moich pierwszych wrażeniach. I to jest największa radość. Jest taka legenda, krąży, że wszyscy się ciebie panicznie boją. Nawet ty coś takiego powiedziałaś, że wchodzisz na przykład do swojego lokalu i widzisz znajome twarze, które nie przywitają się z tobą i tak dalej. Ale takie słodko-słone, bo tam jest Warszawka. Jeśli chodzi o Fukiera, jest lepiej. Są cudzoziemcy, się witają. Czują tą energię właścicielki, kreatorki. Natomiast no, z Agą kiedyś chodziłam do restauracji, pamiętasz, we Włoszech i wcale się nikt nie bał, ale jak usiadłam do stołu i zaczęłam mówić, że te trufle są takie siakie owakie, może dlatego, wiesz? No to zaczęli latać. Ale była to najlepsza jajecznica z truflami, jaką... Na świecie. Tak. I przepiękne miejsce. No ale trochę już stonowałaś, w sensie już nie latają talerze. Talerze nie latają. Jakie nietłukące. My specjalnie takie... Rozczarowanie. Albo za słabo rzucasz, słuchaj, ale to nie jest... Poszło czy nie? Poszło. No to na szczęście. Mamy to. Słuchajcie, to jest na szczęście. Tak jest. Tak. To na szczęście drugiego sezonu, słuchajcie. Kto płaci? Ja pokażę palcem. Ale ja poproszę, Ja poproszę o herbatę, bo to jest niemożliwe, żebym ja dalej była bez herbaty. Bez herbaty ja nie żyję. To poprosimy w takim razie o herbatę. I zawsze muszę mieć gorącą herbatę. To bardzo, tak, bardzo... Także nie wiem, kto tu podaje herbatę, ale jeśli mogłabym, to bardzo chętnie. To poprosimy. Wszyscy mają tam zawał właśnie. A propos tego, że ludzie się... Ja strasznie przepraszam, że zrobiłam takie zamieszanie, ale... Ja lubię widać, przyszła Magda Gessler. W końcu jakiś gość zrobił zamieszanie. Zrobił zamieszanie, dokładnie. Czekając na herbatę, skoro jesteśmy też przy wypadkach na planie, no to właśnie, tyle lat trwania programów, coś musiało się wydarzyć, jakieś na przykład, czy wpadki, czy właśnie wypadki, co się działo? No bardzo jest dużo takich... W internecie na przykład. Nie, nawet nie w internecie, na planie jest bardzo dużo zdarzeń przekraczających jak gdyby progi normalności, bo są to zdarzenia związane z ludzkimi losami. Kuchenne rewolucje to rzeczywiście odzwierciedlenie danej sytuacji od A do Z, bez żadnego wycierania gumką, myszką, tylko pokazujemy życie, oczywiście oszczędzamy bohaterów, bo oni żyją w tym środowisku i muszą w nim pozostać. Nie chcemy ich jak gdyby likwidować, tylko dodawać im sił i dodawać im po prostu nadziei do tego wszystkiego. I to jest bardzo trudne. Ale ty przyjmujesz tę historię, bierzesz to na siebie, bo często też mówisz o tym, że my Polacy za dużo mówimy i nie powinniśmy obarczać swoimi historiami, problemami znajomych. Ale ja do tego służę. A ty, no ale właśnie, ale bierzesz tę energię, też zbierasz. Wydaje mi się, że umiem się jakoś bronić, żeby to na mnie nie usiadło. Natomiast potrafię pomóc i potrafię się wczuć w sytuację i też potrafię rozszyfrować, jaki jest problem. Dlatego mówią mi, czy studiowałam psychologię. No nie studiowałam, ale mój dom mnie nauczył myślenia i wyciągania wniosku. No właśnie, to tylko też jest tak z psychologami, że oni mają swoje tak zwane superwizje, spotykają się ze swoimi tak zwanymi nadrzędnymi psychologami, z którymi omawiają wszystko to, co u nich się działo w gabinecie i zrzucają z barków to wszystko. W jaki sposób ty się oczyszczasz z tego? No bo to pomagając, po prostu jeżeli mogę pomóc, to dla mnie jest chyba to największe oczyszczenie, jeśli dam im odpowiedniego lekarza, jeśli zaopiekuję się od A do Z ich sytuacją i jeszcze wiele miesięcy po. To dla mnie jest największa forma jakby zrzucania z siebie ciężaru i radość z takiego realnego wykonywania dobroczynności. No tak, tylko... Po cichu, bo o tym nikt tak naprawdę nie wie, że po programie
ja znajdę odpowiednich lekarzy, odpowiednie mieszkania, odpowiednie sytuacje. Czyli nie zostawiasz tych bohaterów? Nie, tych, którzy potrzebują pomocy na pewno. No tak, tylko to jest bardzo dużo, znowu powtórzę, bardzo duży ciężar do wzięcia na własne barki, bo oprócz tej pomocy innym, oprócz bohaterów, masz też swoje życie, swoje restauracje, swoich ludzi, swoje tematy, tego jest bardzo dużo. Ja trochę weszłam do zakonu kuchennych rewolucji, to jest trochę ucieczka od dużych nieszczęść, które mnie spotkały w moim życiu. W momencie, kiedy ty sama doznałaś jakiegoś ogromnego bólu, wielkiego nieszczęścia, to formą wyjścia z depresji czy z takiego złego myślenia jest dalsza pomoc ludziom, którzy znajdują się w podobnych sytuacjach. Jeśli tracisz dziecko, jeśli tracisz męża, jeśli tracisz najbliższych, to właśnie w kuchennych rewolucjach możesz rozminować całą siebie, dając siebie wszystko, żeby inni ludzie innych ludzi nie spotkały podobne nieszczęście. To chyba ta pomoc, że to pomaganie innym sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Też pokazała wojna w Ukrainie, jak Polacy rzucili się w takim momencie też bezradności i ile osób mówiło o tym, że to im to pomaganie, to zaangażowanie się jest najlepszym lekarstwem. Tak, ale też im zaczęło pomagać. No tak. No tak, bo jeżeli ty komuś pomagasz, to czujesz się lepsza, no. Czujesz się, że do czegoś służysz, nie czujesz potrzebni. Się bezczynnie. Mhm. Była wojna w Serbii, Bośni, tam niewiele żeśmy zrobili, to jest obok nas. Trudno na to nie reagować. Nie dotykajmy tego tematu, bo to jest jakiś obłęd, naprawdę obłęd, to co się w tej chwili dzieje. No i kropka. To tutaj dużo mówić. Ja nie mogę w ogóle słuchać ludzi z Kanady, z Ameryki, co oni opowiadają, bo dla mnie są w ogóle zupełnie inne i zupełnie inne poczucie rzeczywistości. Tak. A nie zadziwiają cię też te nasze nastroje społeczne, że one się już zmieniają, że już nie jesteśmy bardzo otwarci? Znaczy, ja je znam może nie bardziej niż wy, ale ja podróżuję po tej Polsce B, tam gdzie ci ludzie rzeczywiście uważają, że ktoś im zabiera pieniądze, pracę. I powiem ci, że ja tego nie czuję wśród tych normalnych ludzi, nie czuję tej nienawiści. W ogóle to jest bardzo dziwne, ale w tych kuchennych rewolucjach ludzi, których spotykam, nie wiem, co im jest, ale ci ludzie mają jak gdyby takie nastawienie bardziej na siebie, bardziej skoncentrowane na swoją sytuację, niż na to, że ten jest winny temu, że ja nie mam. Ja się z tym nie spotkałam. A nie spotykasz tych ludzi, którzy nienawidzą TVN-u, którzy... Wiesz co, nie mają odwagi tego powiedzieć, po pierwsze. A po drugie, chyba nie daje im na to szans. A jeśli to mówią, to mówią w rozmowach, kiedy ja już nie jestem. Nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę muszę być dosyć silną energią, skoro nie mają odwagi powiedzieć, że nie robią tego. A ty realnie spotkałaś się z jakimś hejtem kiedyś? Tak twarzą w twarz? Wiesz, to myślę, że na pewno tak, szczególnie jak ktoś mnie nagrywa. Ale nie, osobiście, bo to, że w internecie to wszyscy nie. czytamy o sobie, ale nie, realnie, w rzeczywistości. To jest właśnie ta bajka i ten cud, że w momencie, kiedy przejeżdżam do takiego miasta, to dostaję najpiękniejsze rysunki od dzieci. Dorośli płaczą, dzieci czekają po 8 godzin, 9, bo ja nie jestem w stanie wyjść do wszystkich. Tam jest 300, 400 osób, które czekają przez cały dzień. Bo nic ważniejszego się w tym miasteczku czy tej wsi nie dzieje niż moja obecność. Oczywiście jakieś zbiorowe zdjęcia i tak dalej zawsze mają miejsce. No ale powiem ci, że to jest wzruszające, że wierzą we mnie, że ja im zmienię rzeczywistość miasteczka, że nareszcie gdzieś będzie można pójść, że można mi coś dać i też mnie wzmocnić. Przepiękne portrety i w życiu sobie nie wyobrażałam, że dzieci mogą tak pięknie malować i mogą tak mnie kochać. Także... Ta ilość miłości jest nieprawdopodobna i ilość hejtów w tej chwili u mnie na social mediach jest zerowa. A czy masz na przykład takie poczucie, że z biegiem lat czujesz, że więcej cię rozczula właśnie dlatego, że masz na przykład teraz wnuki, na które zupełnie inaczej patrzysz i jak patrzysz na tych ludzi, te rysunki, to jednak czujesz jakiś taki inny rodzaj wzruszenia? Wiesz co, ja czuję rodzaj wzruszenia w stosunku do Larry Tadeusza. Ja nie musiałam mieć wnuków, żeby się rozczulać. Ja jestem taką mamą Włoszką, wiesz, taką mamą Polką, ale taką wesołą, taką, która daje radę i idzie do przodu. Ja nie jestem dramatem. A jesteś bardziej mamą czy przyjaciółką, koleżanką? Mówią do mnie Madziu.
Znaczy, przepraszam, ale Magda, ty, z tego co ja przeczytałam w twojej książce, to ty chodziłaś do klubu Piekarnia z Tadeuszem. Tak. To jest hit. Znaczy, na pewno to moi najbliżsi przyjaciele, tak? Tadek dla mnie jest w ogóle wsparciem nieprawdopodobnym i mówimy sobie bardzo szczerze, on jest bardzo krytyczny. To nie jest dziecko, które mówi, mamusiu, cudowna, nie, nie, nie. Mamo, mamo. Dlaczego sobie robisz fashion, coś, jak to się nazywa, ten app, że jesteś ładniejsza? Face up. Face up. Bo ja nie mam szans. U mnie nie ma ani jednego, bo jak ja wstawiam, to Lara od razu, wiesz, bębni do mnie. Mówi, mam się, czy ty zwariowała, przecież to wygląda znakomicie, po co ty to robisz. Także nie ma. A zdarza ci się na przykład w drugą stronę, że tak jak powiedziałaś, dużo doświadczeń za tobą w życiu, dużo też tragicznych doświadczeń za tobą w życiu. Jeździsz po tych wszystkich miastach, po tych wsiach, spotykasz tych ludzi, zdarzyło ci się mieć takie odczucie, że widzisz jakieś takie lustrzane odbicie siebie, swoich doświadczeń i że tym bardziej chciałaś komuś pomóc, bo zobaczyłaś siebie w pewnym sensie? Siebie zobaczyć? Ciężko. W sensie doświadczeń, o to mi chodzi, broń Boże. Też ciężko. Tyle ja zebrałam na moich ramionach, ciężko. Ale pamiętam, że kobieta, która mnie bardzo zainteresowała i której bardzo pomogłam, to była kobieta, która miała męża seksoholika, raczej takiego męża nie miałam, która miała 4 dzieci, czy 5. No i jakoś mi się wydaje, że psychoterapią i wspólnymi siłami no, na jakiś czas tego człowieka zostawiłam przy niej. Nie wiem, czy są dalej razem, ale i ciągną dalej restaurację i jest wspaniale. Natomiast coraz więcej zgłasza się młodych ludzi, naprawdę bardzo młodych, którym się udaje genialnie. I po wyjściu z tej rewolucji oni są zbudowani na nowo, wierzą w swoją dobrą przyszłość i w swoją możliwość i szczęście prowadzenia takiego miejsca i rzeczywiście inni młodzi ludzie do nich przychodzą. A masz jakąś taką jedną porażkę największą w kuchenek rewolucji? Tak. Co to było? Czwarte Schmetterling. Nie pamiętasz tej pani? Nie. Czarny motyl? Wnętrze było wspaniałe, pani była czarna, była bardzo źle wychowana, mówiła dosyć ordynarnym językiem. Myśmy mieli taki bardzo fajny moment integracji w Luxury Residence w Piekarach Śląskich, bardzo w specyficznym miejscu, które urządza wesele, ma piękny ogród. I ja tak na nią tam popatrzyłam i mówię, dziewczyno, ty wyglądasz jak czarny motyl, ja chyba tą restaurację nazywam czarnym motylem. To nie jest nagrane i ja tego nie rozumiem, bo oni dalej nie chcą wierzyć ani pokazywać, że jednak jest to dar. I ona odwinęła rękaw białej bluzki i miała tu tatu czarnego motyla. O kurczę. No i to było takie dreszczowate. My tak wracamy ciągle do kuchennych rewolucji, ale prawda jest jeszcze coś innego, tak? Jest, ale jest to fenomen, bo to jest nie to, że ten program nagrywasz od tylu lat, to tak może mówiąc trochę o telewizji, od kulis, no dzisiaj każda telewizja boryka się z tym, że uciekają widzowie, bo przenoszą się do platform streamingowych, ten widz ucieka, programy tracą oglądalność, kuchenne rewolucje cały szaleją. Czas oglądają miliony. Tak, to jest też tak, że trudno znaleźć kogoś, kogo by nie dotknęły, bo każdy zna jakąś knajpę, w której był, która była po kuchennych rewolucjach. Ja pamiętam, robiłaś w Magdalence taką knajpę, którą nazwałaś Ale Bajka czy Bajka. Była cudowna, z huśtawkami w środku. Ja tam chodziłam na zresztą bardzo pyszną pizzę. Zastanawiałam się nawet, czy w naszym życiu nie jest trochę za mało bajki? Czy my czy jesteśmy za mało bajkowi? No ja jestem taką królewną Kruszką. Śnieżką, czy jakąś tam królewną, czy kopciuszkiem. Ja czuję się bajkowo, też jestem bajkowo ubrana i objawiam się w takim miasteczku jak taka kawałek takiej bajki, która tworzy rzeczywistość bajkową dla tych ludzi i która się często sprawdza. Kawruszka. Trzeba wierzyć w bajki, tak. Trzeba wierzyć w marzenia, trzeba je spełniać, trzeba się uśmiechać do życia, trzeba się uśmiechać do ludzi. I to jest taka nowa filozofia, w którą ja wierzę, że gdyby więcej ludzi, bo ja nie widzę poglądów politycznych tych ludzi, oni nie mają żadnej ekspresji w stosunku do mnie politycznej, ekspresja jest tylko i wyłącznie socjalna, i ludzka. Więc to jest zadziwiające, że w takim kraju, gdzie są tak dwie skontrastowane społeczności, ja w ogóle nie widzę polityki.
I słuchajcie, i tutaj to absolutnie nie przeginam, bo ja jej nigdy nie widziałam na żadnym odcinku. Nikt się nie przyznał, do jakiej partii należy. No tak, no bo to nie było tematem po prostu tych spotkań, tematem no, tego wiesz, wszystkiego. Ale wiesz, TVN jest pewną grupą społeczną. No tak, ale z drugiej strony ci ludzie sami do TVN-u się zgłaszali, no też mieli świadomość, do jakiej telewizji wiadomo, idą. Wiadomo, że my im pomożemy, wiadomo, że ta pomoc jest bardzo duża, bo jednak ta cała dekoracja jest od cholery droga, ale od cholery tania, bo zmieni rzeczywistość miejsca, jego energię, wystrój w ciągu 24-28 godzin za 20 tysięcy, to jest prawie niemożliwe, a to się dzieje, tak? Także że ta bajka wchodzi w ich życie realnie, kolory bajkowe, wnętrza, w których każda kobieta czuje się wspaniale. No i jest dla mnie, no, wiecie, moim marzeniem było robienie dużo restauracji. Zrobienie własne jest fajne, ale masz to na głowie tak naprawdę od A do Z. A tu pomagasz, tworzysz, tak jakbyś malowała dużo dzieł. Jest to wspaniałe. Tworzysz, bo jesteś artystką. A dlaczego ty nie zostałaś przy sztuce, tylko zajęłaś się gotowaniem, kreowaniem? Mieszka, bo jak ci podam talerzy ziemniaków, moich ziemniaków. No wiem, to też jest sztuka. Masełkiem i koperkiem. Jak one będą dobre, to ty je zjesz. Tak. Ale jak ja ci pokażę mój obraz, to niezależnie od tego, jak on będzie dobry, to go kupisz lub nie. No nie chciałaś być takim fangorem, za miliony się sprzedawać gdzieś na aukcjach, wisieć w tych... Jest uzależniony od miliona osób, które kupią lub nie kupią. No. Moje ziemniaki kupią zawsze. Sprytne. No tak, i to wszystko się zaczęło od tej historii madryckiej. Tak, dlatego, że wtedy wiedziałam, że muszę mieć pieniądze, bo mój mąż zachorował. I ja nie mogę sobie gdybać ani tworzyć jakichś społeczeństw, od których jestem uzależniona i muszę im wchodzić w cztery litery, żeby sprzedać mój obraz. Po mojej wystawie, gdzie sprzedałam prawie 90% obrazów, doszłam do wniosku, że trzeba być grzeczną dla ludzi, których nie lubię. Okay. W restauracji podasz i wyjdziesz. Ale jak ktoś od ciebie kupuje obraz, no to jeszcze chciałby miłym. Czegoś więcej. Jesteś jeszcze tego kobietą, a ja byłam w Madrycie. No, no właśnie. To nie jest łatwe. No właśnie, powracając do tej historii madryckiej, mamy takie właściwie dwa obrazki. Jeden jest taki bardzo piękny w oczach ludzi, a drugi jest mniej piękny, ten, o którym ty opowiadałaś, że z jednej strony gotowałaś naprawdę dla bardzo ważnych osobistości, na bardzo prestiżowych przyjęciach, poznawałaś nieprawdopodobnych ludzi, a z drugiej strony spotykałaś się nie zawsze z miłym traktowaniem. Czyli z jednej strony ludzie widzą, że o wow, podawałaś tu i tam szykowałaś cudowne, wspaniałe jedzenie, no ale z drugiej strony doświadczałaś nie zawsze tego dobrego traktowania. Tak, ale to bardzo dobrze hartuje, dlatego że wiesz wtedy co robić, że też trzeba mieć trochę szczęścia w tym wszystkim i być absolutnie przekonanym, że twoje jedzenie potrafi oczarować każdego. Mm-hmm. Nawet Sharon Stone. A Sharon Stone była cudowna, tak? Bo po zjedzeniu barszczu zaczęła mówić całą poezję i kwintesencję smaku Polski, który był ziemią polską, bo burak to jest ziemia polska. I w ogóle zaczęła, a skończyłyśmy, jak wiecie, w toalecie pijąc szampany. Właśnie. I te historie są najciekawsze. To są najciekawsze historie, a nie masz takiego poczucia, że trochę dzisiaj takich historii brakuje, że ten świat, jak przypominasz sobie te przyjęcia, które wydawałaś w Carinie, kto przychodził, jak ja myślę o tym, że to były takie czasy, Aga, kiedy gwiazdami byli artyści. Ja się tam nasyciłam do bólu. Tego było bardzo dużo i też to było w jakiś sposób mocno pozorne. No dzisiaj jest, jutro nie ma, ale Halle Berry była niedawno i pocałowała mnie w rękę za kaczkę. No więc wiesz, no, zawsze jest ten fukier, który mi daje to, czego mi brakuje na kuchennych, czyli te wielkie persony, które przychodzą i jedzą i są zachwycone. I dla mnie to jest cudowne. Tak? Ja bardziej zmierzam do takiego bardziej uniwersalnego podejścia, czy nie masz takiego poczucia, że ten świat się robi coraz bardziej byle jaki? Ja robię wszystko, co mogę, żeby on był jakiś. A fukierze robię naprawdę tyle, ile nie robię nigdzie, bo fukier to jest taka ambasada starej Polski, która pokazuje, że mam najwyższą kulturę jedzenia, tak wysoką jak uroda Polek. Bo Polki to jest kwintesencja wielu kultur i dziejów naszych, bardzo trudnych, ale przeleciały nas wiele wojen, wiele powstań, wiele nacji. W związku z tym Polki są tak pomieszane, tak piękne, proszę bardzo, że trudno o ładniejsze kobiety. Tak samo jest z polską kuchnią. I to chcę odkryć, że właśnie jest pod wpływami przez tę całą naszą historię tylu kultur, że ja cały czas świruję i cały czas w głowie mam nowe dania. Teraz chodzi ze mną szarlotka z pomidorów i jabłek. O, to. Ale czy my potrafimy to docenić? Egzotycznie. Gdybyśmy nie potrafili, ja bym tak...
Znaczy, nie wysyłała tych teraz gwiazd dookoła i nie byłabym tak wesoła. Jestem absolutnie zachwycona każdym nowym pomysłem. Mm-hmm. To mnie nakręca, po prostu tylko pomyślę sobie, aha, jeszcze to ugotuję i to jeszcze zrobię, a może jeszcze tak, a może się... A jednocześnie zalewa nas jakaś potworna ilość podobnych ciuchów z sieciówek, podobnych plastikowych gadżetów na straganach w całej Polsce i na całym świecie. Ja cierpię z tego powodu, ale ile kobiet w dojrzałym wieku zaczyna nosić kolorowe sukienki, to tylko ja wiem. Partnerem odcinka jest Lipton, producent owocowej przyjemności, którą możesz pić tak jak lubisz. Na ciepło, na zimno z kostkami lodu. A przede wszystkim na okrągło. Odkryj wyjątkowe, owocowe połączenia herbatek Lipton i po prostu oddaj się chwili przyjemności. No a dlaczego w takim razie w naszym show biznesie jest tak mało takich kolorowych postaci jak te? Dlaczego ludzie się boją? Mało osób z osobowością, z odwagą, które nie boją się mówić, które nie boją się być jakieś, które nie boją się, że będą kontrowersyjne. Wiesz co, po pierwsze trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, po drugie trzeba trochę być jak w Sodomie i Gomorze, to znaczy iść do przodu i absolutnie nie rozpamiętywać tego bólu, który ktoś ci zadał, czy po prostu wierzyć w swoje przekonania i ich. I z tymi przekonaniami iść do przodu. Nie wolno się rozżalać, robić histerii. Ta histeria polska taka nad każdą rzeczą bardzo nam przeszkadza. Mhm. Zatem wiecie co, troszeczkę też powracamy do motywu, że wszystko w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. To, co ty mówisz, że brakuje takich osobowości, tylko jeszcze one też muszą się dostać do pewnego miejsca. Bo tak jak na przykład z kuchennymi rewolucjami, no też nie od początku było tak, że wszyscy zaakceptowali to, że ty miałabyś to prowadzić, że miałby być ten format. I nie od początku. Ja o tym nie wiedziałam. No tak, no tak, to też jest prawda. Znaczy, no, powiem ci zupełnie szczerze, że jak 8 razy do mnie przyszedł Fromowicz, czegoś ode mnie chciał, to ja go nie rozumiałam, dlatego że w tym momencie robiłam chyba 20 którąś restaurację dla konkretnego restauratora, który ma hotel Aries i to też było bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne, bo to była, zaczęła być korporacja, która przestała czuć, a zaczęła liczyć i to wyszło tak, jak wyszło, więc to był idealny moment, bo już byłam tym bardzo zmęczona. Ja cię tak namawiał, aż w końcu to się udało. Nie wiem, dlaczego mnie namawiał, o co mu chodziło, nie rozumiem, dlaczego ja w ogóle nic nie rozumiałam. Znaczy dzisiaj chyba wiemy, o co chodziło i dlaczego się namawiał. Ale naprawdę momentem kompletnie obłędnym było jedno z przyjęć u jednej z bardziej znanych redaktorek warszawskich na Saskiej Kępie, gdzie Fromowicz na mnie czekał, stał obok niego Piotr Adamczyk. Ja wchodzę na to przyjęcie, a Fromowicz mówi, chciałeś poznać nowego Gordona Ramsaya? Mówiłeś mi, że jesteś zainteresowany tą rolą, ale niestety już jest Gordon Ramsay wybrany na Polskę. Ja podchodzę się przywitać, a Piotr mówi, Piotrze, Gordon Ramsay to Magda Gessler. Auć. Sama zeszłaś na temat Piotra Adamczyka. O Boże. Ja już go ucałowałam. Nie wiem, czy on mi wybaczył, czy ja mu wybaczyłam. W każdym razie relacje są bardzo poprawne i bardzo Piotrowi dziękuję za wytrzymałość, bo nie da się ukryć, że wejść na mój język to nie jest fajne. Może nie jest łatwe. Czyli da się pewne rzeczy wyprostować też po latach, wybaczyć sobie i to zrobić publicznie w dodatku. Ja mu zawsze wybaczałam. Jego problem był, żeby on sobie wybaczył. No i myślę, że wybaczył. Plus ty chyba w ogóle facetom wybaczasz. Oczywiście faceci są cudowni, bo są strasznie słabi, trzeba im pomagać. No zwłaszcza jak się tłubą między sobą o ciebie, to też. Ja uważam, że ja ubóstwiam facetów. Ja wszyscy myślą, że jestem mocną kobietą, a jestem gejszą, ja podaję. I absolutnie nauczyłam się tego na Kubie, w Hiszpanii, że kobieta... A czy to jest w trendach XXI wieku? Że... Ja nie uważam, że one są głupie i są przestarzałe. I to jest po prostu wszystko histeryczne. I to wywodzi się z tego, że kobiety nie mają tego, co chcą. Trendy pieniędzy, władzy, wiecznej urody. No nie można mieć wszystkiego. Trzeba być jednak trochę... No jednak nie ta gra XIX wieku kobiet, że są łagodne i miłe, była bardzo mądra. Naprawdę? Myślę, że tak. No ale... i tak miały to, co chciały. No dobrze, no ale skoro... Aga, ty mnie pytasz o to, a ty sama masz to, co chcesz, zachowując się kobiecą. Ale w pysk czasami też można przywalić. Ale ja nie mówię, że ja tego nie robię. No właśnie, do tego ale nawiązuję. Ale robię to bardzo rzadko. I w zasadzie tego nie robię. Ale zdarzyło się i słusznie. Ale dawno temu. Teraz jestem, ponieważ jestem w kuchennych bardzo konkretna, to mogę w życiu prywatnym być naprawdę samą słodyczą. To jeszcze powiedz mi, że nie lubisz feminatywów. Lubisz gościni Magda Gessler albo ministra w rządzie? I co? Lubisz feminatywy? Używasz feminatywów, czy te żeńskie formy nie?
Ale to też jest pewnego rodzaju feminizm, że po prostu Magda robi to, to na co ma ochotę. Tym jest feminizm, że każda kobieta ma prawo do swoje własne zdanie wyrazić. Do celu należy dojść i go osiągnąć. Dokładnie. Ale jeżeli idziemy grade aus, no to bez przerwy, to jest głupota jakaś. No, trzeba się zastanowić nad tym. No. Chwilę inteligencji, tak? My kobiety jesteśmy szyją. To też jest słuszna uwaga. No, szczególnie w tym kraju, przysięgam. Tak mądrych kobiet i te tak pięknych, które tak ładnie prowadzą pewne sprawy, to... Więc w związku z tym mam nadzieję, że wszystkie kobiety w Polsce zaprowadzą nas na wybory. Oj, tak. I że też, że te kobiety się pojawią na wyborach. Bo tak długo myślałam, do czego ja bym to porównała, to nie pójście na wybory. Aga, ja bym to porównała do najgłupszej historii i najprostszej. Mamy do wyboru w naszym życiu mieć spokój i się badać, okresowo się badać i nie mieć zaskoczeń, nie mieć dramatów. Więc nie pójście na wybory to jest nie pójście na regularne, obowiązkowe badanie, które naraża nasze życie na wiele niespodzianek i na niespodzianki przede wszystkim dla naszych bliskich, dla naszych dzieci. I to jest, trzeba być odpowiedzialną za przyszłość tych dzieci, tych wnucząt. Nas samych. W związku z tym pójście na wybory jest wyborem życia, a nie śmierci. Wydaje mi się, że to jest jedno z najciekawszych i najtrafniejszych porównań, jakie słyszałam. I mam nadzieję, że teraz kobiety rzeczywiście, te, które przynajmniej się wahały, poczuły się zachęcone. Aczkolwiek, bo mówimy dużo o kobietach, ale sama też mówiłaś w wielu wywiadach o tym, że kobiety się nie potrafią wspierać, że to jest to, my dużo mówimy o tym, jak potrafimy być solidarne, a mówiłaś gdzieś, że to nie jest tak z tą solidarnością i z tym wsparciem. Kobiety walczą, rywalizują, konkurują. Mi się wydaje, że jeśli kobiety się zajmą tym, co potrafią najlepiej i będą patrzeć i pokazywać swoich wielkich przyjaźni, jakie one mają duże serce i wiadomo co, nie będzie to show, tylko to będzie prawda, to będzie szczerość. To zazwyczaj jest tak, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Im ktoś głośniej krzyczy o tym, jak mi jest dobrym człowiekiem, tym bardziej jestem ostrożna. Ja uważam, że należy robić, tworzyć, być aktywną, nie mówić, tylko naprawdę dawać, jeśli masz co dać. Natomiast na pewno nam nie wolno gloryfikować rzeczy, które tak w rzeczywistości rzadko się sprawdzają, bo wtedy jesteśmy niewiarygodne i patrzą na nas jak na idiotki. A dobrze jest być wiarygodną kobietą w tym kraju i mam nadzieję, że... No ja mam nadzieję i wszystkim życzę tego, żebyśmy byli bardzo tolerancyjni i żebyśmy uznali, że ktoś ma prawo inaczej myśleć niż my. Po prostu to jest podstawa demokracji, to jest podstawa naszego życia. Naszego życia naprawdę, ponieważ już za chwilę może ono być zupełnie inne, przez to, że nie będziemy reagować, przez to, że będziemy tolerować tych, którzy piętnują wszystko, co nie jest ich. My musimy się nauczyć tego, żeby uśmiechać się do innych pomysłów na życie albo po prostu potrafić prowadzić dialog. Tak. Respektować też różnice po prostu, zwyczajnie w świecie między nami. Z wielką łatwością niszczymy wszelkie autorytety. To przychodzi Ja jestem przerażona, że ten kraj z takimi autorytetami został bez żadnego autorytetu. Praktycznie wszyscy ci, którym biliśmy brawo, łącznie z Marią Curie, naprawdę w tej chwili są w jakiejś takiej nitości, w strefie szarej, żadnej. Przerażające. A nie masz takich momentów, że chciałabyś wyjechać za granicę? Mój teść powiedział mi, na łożu śmierci, że prosi mnie, żebym obiecała, że nigdy nie wrócę do Polski. No właśnie. Jestem w Polsce. A nie kusicie, żeby wrócić? Jesteś w Polsce, mąż jest w Kanadzie. Mówię o pierwszym mężu. Tak. Mąż jest w Kanadzie, ja jestem w Polsce, no i mąż czeka, że ja będę z nim w Kanadzie, albo w ogóle, że będę z nim w jakimś miejscu na świecie. Hiszpania, a ja nazywa. Jakoś kocham Polskę. I to jest duży problem. To kto wygra? Polska czy Kanada? Wiesz, to mi się wydaje, że wygra życie. Znaczy wygra życie, a życiem są moje wnuki, moje dzieci. No i jeżeli on mnie bardzo kocha, to wygra też. Do niego należy decyzja. Ja uważam, że... A jak się żyje tak na... Bo można żyć na odległość, ale to jest taka odległość, że... Wiesz, to jest 7 godzin, tyle ile do Rzeszowa. Bez przesady. Zresztą lubicie się spotykać gdzieś na świecie, w połowie drogi, w różnych miejscach. Tak. Lubimy bardzo. Tylko, że on już by chciał, żebym ja mu gotowała obiady, żebym się nim opiekowała. W ogóle się nie dziwimy. Muszę drogi. Ja gotuję obiady tylko dla większą ilość osób. Także wiesz.
To jest po prostu... Czyli po prostu czekamy na święta. Zrobienia wszystko dla jednej osoby w zamian, to trzeba zamienić na to, że robisz to dla wielu osób. No. Ale gdzieś też ładnie powiedziałaś, że może dojdzie do tego połączenia, kiedy będziecie sobie bardziej potrzebni. Ho, to jest taki moment, kiedy on twierdzi, że już ten moment. I teraz ja muszę znaleźć ten czas, że ja tak stwierdzę. No i to jest cholernie trudne. Cholernie trudne, bo ja nie lubię Kanady. Dlaczego? Piękna przyroda. Nudna. Nic się nie dzieje. No a Waldemara nie ciągnie na przykład do Hiszpanii, żebyście na przykład razem w Hiszpanii wylądowali? On wymyślił Florydę, ja mam z tym problem. No tak, to zupełnie jeszcze gdzie indziej. Jeszcze nie czas na emeryturę. O, ciągle mi o tym mówi. A ja mam 35 lat, więc wiesz, to jest zupełnie... Całe życie przed tobą to jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ja zupełnie inaczej myślę. A jesteś zazdrosna? Nie, właśnie to jest fantastyczne. Ale zawsze miałaś facetów, którzy byli zazdrośni o ciebie. I w pewnym momencie zawsze mówiłaś stop, zamykałaś drzwi za sobą. No i tych doświadczeń było rzeczywiście bardzo dużo w życiu. I czy to nie jest trochę tak, że w pewnym momencie, jak cię wielokrotnie zawiodą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to człowiek staje się coraz bardziej cyniczny i musi się z powrotem na te swoje tory ustawić? Bo ty jednak byłaś taka, nie chcę powiedzieć łatwowierna, przynajmniej tak jak o sobie jestem mówiłaś. Jestem dalej głupia. Chciałabym powiedzieć empatyczna, chciałabym powiedzieć ufna. Nie, ja jestem głupia, ponieważ dalej wierzę i całe szczęście, i to jest moja młodość, dalej ufam, dalej wierzę, że ludzie są dobrzy. Mimo miliona innych doświadczeń, idę po ulicy i wierzę, że nie dostanę kamieniem w głowę. I że mnie nikt nie zrobi krzywdy. Naprawdę. I że miłość jest najważniejsza. Tak. I mam nadzieję, że będę kochać i będę kochana do końca życia. Ostatnie określenie, jakie pasuje mi do Magdy, to jest cyniczna. Nie jesteś właśnie cyniczna. Zupełnie nie. Zupełnie. Nie, ale zupełnie. Bardziej mi chodzi o to, że doświadczenia tak w pewnym momencie zmuszają właśnie człowieka do tego, żeby nie. Się stało. Ja ale... jestem taka fresh w tych kuchennych rewolucjach, bo jestem jak dziecko, które wchodzi w pewną sytuację i reaguje jak dziecko, prawdziwie. Nie kombinuje. Czyli z jednej strony trochę jest tak, że zawsze się czegoś nauczysz, a z drugiej strony jest tak, że się nigdy nie uczysz. Nie, no, bo ja uważam, że nie ma dwóch identycznych wypadków. Nie ma dwóch identycznych rodzin, dwóch identycznych kobiet. Każda ma jakąś tajemnicę i nie można tym samym kluczem rozwiązywać paru osób. Do każdego człowieka jest inny klucz. Do ciebie inaczej mówię, do Agnieszki inaczej. Myślę, że gdyby się zamknęło się w pokoju, to bym ci powiedziała, nawet przepowiedziała twoją przyszłość. A to jesteś... jest kuszące bardzo, nie powiem szczerze. Jesteś czarownicą? Ja myślę, że jestem wróżką w jakiś sposób. Ja czuję bardzo dużo rzeczy, których nie powinnam czuć. Ale to jest tak, że nie chcesz ich czuć, czy po prostu... Ja muszę je czuć, bo je czuję. Gdybym ich nie czuła, to myślę, żebym nie była z wami tutaj razem. A to jest męczące, czy to jest takie... Wspaniałe. To czemu mówisz, męczące? Że nie powinnaś? To jest no bo właśnie jakieś. Pytam, dlaczego mówisz, że nie powinnaś czuć? Wiesz, no bo to jest trochę odkrywanie jak gdyby ludzkiej natury wbrew tym ludziom, którzy są odkryci. No oni nie bardzo chcą, oni chcą ukryć przede mną swoją tożsamość, swoje błędy, swoje bóle, a ja to widzę i im to mówię. I często wy tego nie słyszycie, bo nie chcemy, jak mówię, zrobić im do końca krzywdę. Tak, chcemy raczej pomagać, więc wiesz. Ale w rozmowach takich bardzo bliskich jest bardzo dużo prawdy. Naprawdę bardzo dużo prawdy. A czy ty wierzysz w nieśmiertelną duszę? W to, że idziemy gdzieś dalej, to, że wracamy, ja wierzę że jesteśmy w energię. Tu? Ja wierzę w energię, że ta energia jest i że ona... Nie znika. Nie znika. Że ta energia będzie gdzieś komuś pomagać dalej. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wierzyć, że... Każde spotkanie z każdym człowiekiem nie jest obojętne, że przekazujemy coś, co nas buduje lub rujnuje, więc albo uciekamy, albo trwamy dalej w takich przyjaźniach, związkach. Ja jestem w tej chwili obudowana jakąś niesamowitą ilością właśnie bardzo energetycznych, przyjaznych związków, których dawniej nie zaznałam. I to ci sprawia teraz największą przyjemność? Ogromną. Dlatego, że nareszcie są to ludzie, którzy mówią mają moją wrażliwość, mówią moim językiem i to jest cudowne, no ale oczywiście największym i najwspanialszym doświadczeniem jest obserwowanie podobnej historii u Lary, u Tadeusza i u moich wnuków. To jest też ciekawe, bo zawsze mnie to fascynuje, jak patrzę na ciebie i na Larę, bo wy macie obie coś... Bardzo rzadko spotyka się takie kobiety, które są bardzo sensualne, mają taką pewność siebie, ale też taki magnetyzm jakiś, że trudno oderwać wzrok od nich, żeby ściągacie ten wzrok, ściągacie uwagę. Agniesz. Tak, dziękuję. Ale chciałam zapytać, skąd się to bierze? Czy tego się można nauczyć? Czy to są, czy to od prababć, babć przyjęłyście od przodki? Moja matka była przyciągającą, najpiękniejszą blondynką.
Moja babcia też była piękną kobietą. Zawsze mężczyźni śpiewali pod balkonami, wysyłali kwiaty. Jeszcze można być piękną kobietą i tego nie mieć. A to jest jeszcze coś, ten X-faktor, który ma się w sobie. Coś takiego, co sprawia, że... Olga mnie nauczyła tego. Podasz danie i się w tobie zakochają. No duża lekcja życia, ponieważ mój tata Mirosław ewidentnie kochał kobiety. Ale nigdy się z nią nie rozwiódł i zawsze była najdroższą Olgą. I ja patrzyłam na tatę, się uczyłam od mamy i od taty. Wiesz, to bardzo dużo daje. To jest taka dobra nauka. Patrzeć na własnych rodziców i wiedzieć, czego na pewno w życiu nie powinnaś zrobić. Ale te relacje też z Larą różne były i w ogóle z dziećmi, bo tak wzajemnie, jak się wypowiadaliście w różnych mediach, no to rzeczywiście te relacje były trudne, budowane latami. No pewnie tak jak my w każdej rodzinie. My mamy trochę taką historię, jak taki tasiemiec południowoamerykański. To znaczy, my byśmy nigdy nie mieli tych kłopotów, gdyby jeszcze między nami nie było osoby trzecie. Którzy żyli z tego, że ja byłam bardzo emocjonalna i bardzo mi zależało na dobrych kontaktach z moimi dziećmi, więc fajnie było powiedzieć jedno tu, drugie tu, a tak naprawdę myśmy się kłócili, a ktoś nas zgodził. Więc to było niesamowite i to chyba bardzo jak gdyby no, zepsuło nam wiele rzeczy, które nie powinny być zepsute na wiele lat, ale wszyscy doszliśmy do jednego wniosku zgodnie. Trochę to za długo trwało, ale w końcu jest wielka miłość, wielka przyjaźń, zrozumienie. No i doszliśmy do wniosku, co się wokół nas działo. A to było trudne. A czy to jest też tak, że wszyscy musieliście dojrzeć do tego, żeby zrozumieć właśnie, co się działo? Ale to było naprawdę bardzo trudne. Bo no, trudno, jak ja myślę tak dobrze o ludziach, pomyśleć, że komuś zależy na tym, żebym ja się z kimś, kto jest mi najdroższy, pokłóciła. Prawda? A czy to nie jest tak, że bardzo trudno jest... Z tej naszej perspektywy zobaczyć na przykład te interesowne osoby, które są znaczy, obok. Wiesz, ty nie jesteś interesowna, ja nie jestem interesowna. Mi jest po prostu, dla mnie jest nie do wiary, że ktoś może zbudować taką siatkę wokół ciebie, którą zaplączę jak w jakiś marazm i ty tak naprawdę nigdy się nie dowiesz prawdy, co czuję. Tadeusz cały czas, bardzo długi okres czasu nie wiedział, co ja czuję. Ja się męczyłam ogromnie, on też, no ale nigdy nie mogliśmy do siebie dojść, bo ktoś... Hamował o to, ten kontakt, żebyście... tak? To porozumienie. To było dramatyczne. No ale życie, znaczy nie wszystko jest takie kolorowe i trzeba też wiedzieć, że osoby, które mamy wokół nas, należy wprowadzać w nasze życie w ograniczony sposób. To co było takim przebudzeniem, takim punktem zwrotnym, takim otrzeźwieniem? To, że pewnie kiedyś jedno z dzieci zostało na noc w domu i... Udało się pogadać. I udało się pogadać 24 godziny. Czyli po prostu stara, klasyczna, dobra rozmowa. Tak. No wiesz, no bo pewne fakty i do tego jeszcze doszła Lara i tak dalej, pewne fakty zaczęły się jak gdyby zgadzać i, no, i rodzina zwyciężyła jak gdyby. A dziś potrafisz być już bardziej czujna, mieć jakiś taki wyostrzony radar na to, kto się pojawia w pobliżu? Tak, ale jest to trudne. Jest to trudne, bo ja żyję z ludźmi cały dzień. Jak robią mi make-up i czeszą, no to ja prowadzę rozmowy, z których nie mogę prowadzić w żadnym innym czasie, bo ja kładę się o 4 rano, bo rozmawiam z Toronto. Zajmuję się moim mężem. To ile godzin rozmawiacie? Dzwonimy 5-6 razy dziennie. I to jest bardzo miłe. A no ta ostatnia rozmowa, kiedy ja już idę spać, a u niego jest 9-10 wieczór, to już jest taka dłuższa rozmowa. Ja i budzę się o godzinie 8. Wykonuję te telefony takie praktyczne. Po czym? Śpię do 12, o 12 przychodzi make-up i fryzjerka. No i wtedy jest następna rozmowa na tematy. I dlatego ty się często spóźniasz. Właśnie się nie spóźniam. Nie? Znaczy spóźniłam się dzisiaj. No dzisiaj nie mam tego argumentu. Dzisiaj nie. A tak bardzo chciałam właśnie. To będzie pierwsze pytanie, dlaczego się spóźniłam? Ja powiedziałam sobie, że ja się od roku, że ja się przestanę spóźniać. No proszę. Nie. Bo ja ci chciałam powiedzieć, że my mamy w tym roku w ogóle rocznicę. Ja 10 lat temu robiłam z tobą wywiad i to był mój pierwszy wywiad, który zrobiłam dla TVN-u. O Boże. Do programu na językach i nagrywałyśmy go u Fukiera. Wtedy się spóźniłaś 3 godziny. Proszę, po 10 latach Magda Grzyk. Ale Agnieszka, bardzo możliwe, że wtedy byłam zakochana i nieprzytomna. Wiesz, to czyli ja co nie ta wiem, miłość robi z człowiekiem. Ale absolutnie poczucie mojej rzeczywistości i jak gdyby tego, że należy szanować ludzi, którzy na ciebie czekają, dotarło do mnie bardzo głęboko.
No i tak, zresztą koszmarem i na pewno dobrą nauką był MasterChef, gdzie Ewa Leja mi dała popalić nieźle, że jednak nie wolno się spóźniać. Czyli producentka. Klełam, jeszcze w życiu tak nie klełam. Wstając o 7 rano i po prostu naprawdę, bo naprawdę zasypiałam 4, spałam 3 godziny. Było to bardzo trudne, ale była bardzo dobra lekcja życia. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Magda się przestała spóźniać, to jest, jak już pisałam, że po prostu jesteś artystką i masz prawo żyć w swoim tempie. Tak, ale uważam, że wiele rzeczy trzeba uporządkować, zmienić. Nie. Stop. Tak. Trzeba też sobie założyć własną to dyscyplinę. To jest bardzo ważne. I lepiej się z tym czuję. A przy tym to zaskoczenie jest cudowne. To prawda, dzisiaj. No, dobra, to też jest przyjemność, jak ludzie są zaskakiwani. To są takie pewniki na mój temat. A z przyjemności, która sobie w życiu fundujesz, jest jeszcze jeden chyba bardzo przyjemny dla ciebie temat. Moda. Kochasz modę. Ach, ubóstwem. Po prostu żyję kolorami, tak jak żyję kolorami wnętrz i ubóstwem wchodzi do mojej sypialni i widzisz odpowiedni, intensywny kolor dali. Kocham dali. Ubóstwiam dali. We wszystkich kolorach. Tak, chciałabym je mieć. Tak sobie też moda jest, tą modę, którą znalazłam, jest absolutnym wyrazem wolności, demokracji, przyzwolenia na to, żeby być w każdej formie cudownym człowiekiem, niezależnie od tego, jak wyglądasz. I masz prawo nosić najcudowniejsze rzeczy. Jesteś gruby, chudy. Są wszystkie rozmiary. To jest po prostu pani, która dla mnie tworzy tą modę w sposób po prostu bajkowy. To jest bajka. To jest kobieta, która stworzyła bajkę dla wszystkich. Camilla Whitlock. Można o niej mówić, bo jest bardzo mało znana. I to jest cudowne. Ubóstwiam też modę MMC. Rafał i Ilona tworzą coś, co z kolei bardzo dyscyplinuje to szaleństwo, które mam na sobie. Więc zazwyczaj na to szaleństwo zakładam jakąś wielką marynarkę. Tam jest taka japońska nowoczesność wręcz w MMC. Tak. Ja staram się Ilonę trochę rozkręcić, żeby też zaszalała. I trochę szaleje. To jest na pewno wielka rzecz. I mieć te wszystkie kolory w głowie i poukładać to wszystko razem. Wymyślać, jak mam wyglądać i tak dalej. Cały czas marzę o prostszych włosach, ale moja fryzjerka jakoś mnie nie słucha. Ale było tak, kiedyś że raz wrzuciłaś takie zdjęcie, że miałeś takie bardziej falowane, to wszyscy byli zaniepokojeni. Co się stało z lokami? Były awantury na Instagramie. Tak, ja byłam w tropiku, który po prostu... Nie, w Kanadzie, która jest tak humid, tak wilgotna i tak nieprzyjemna dla moich włosów, że robią się jak druty. Ale jeśli byli Magda Gessler bez loków, to jak Lech Wałęsa bez wąsów, no błagam. Ma jeszcze wąsy? A nie ma? Nie wiem. Musi mieć. Ja raczej ja wolę brodę, ty? O nie. Ale ty sama siebie wyobrażasz bez loków? Ja lubię. Ja lubię brodę. Wiesz, czego mi brak w polskich mężczyznach? Że nie pachną. Pachną? W ogóle mówisz często o tym, że w Polsce ludzie nie mnie pachną. Za mało takich feromonowych zapachów, które łączą się ze skórą i są tożsamością osoby. Bardzo mało kobiet też dobrze pachnie. Ale mówisz, że ty sama używasz różnych perfum naraz. Ja używam 6-7. Ja też tak mieszać lubię. Ale ty w ogóle chyba od dziecka zwracałaś uwagę na te zapachy. Ja żyłam w świecie zapachów. Jak ty mówiłaś, że Fidel Castro jak pachniał, to opisywałaś jego zapach. Ale do dzisiejszego dnia pamiętam. Niesamowite. I dla mnie mężczyzna, który zapali cygaro, już ma 1000% więcej szans niż ten, którego nie zapali. No chyba, że sama ja nie palę w ogóle niczego, komuś. Bo nie umiem. Ale podpalałaś. Nie palę i nie piję. I to jest dziwne, ale tak było od dziecka. Dlatego, że uważam, że byłam tak crazy, że tylko tego mi brakowało. Znaczy od dziecka to może i dobrze. Od dziecka, no ale wiesz, no w Hawanie to od dziecka się wszystko robiło. No. Nie, nie polecamy, nie. Natomiast to jest moim kolorem, a dalej szukam mojego raju i chyba go znalazłam, bo marzę o miejscu, które jest tak kolorowe jak moje ubranie. Czyli twoja garderoba. Czyli dżungla. Dżungla? Pełna ptaków, tukanów, kolibri, wszystkich rodzajów motyli i żab. Już takiego miejsca nie widziałam lata. Cały czas podróżuję po bardzo egzotycznych krajach i moje rozczarowanie jest totalne. I znalazłam. Gdzie? Kostaryka. Fortuna. I po prostu nie mogę się doczekać, kiedy tam się znajdę. A już masz zaplanowaną podróż, czy nie? Jeszcze? Masz. Mam. Cudnie. Bo ja chcę się budzić i słyszeć cały ten zgiełk w moich uszach i zobaczyć te kolory i słyszeć to wszystko. I a jest na to czas w twoim kalendarzu? Proszę? Jest na to czas w twoim kalendarzu? Wygospodarowałam go
pazurami. A co zrobić, żeby Polska była taka bardziej kolorowa, żeby z domów zniknęły te szarości? Modowe rewolucje Magdy Gessler. Żeby ulica była kolorowa, żeby ludzie się nie, zimą nie chodzili w czarnych Agnieszka, pochówkach. Przysięgam ci, że tyle kobiet, ile spotykam w małych miasteczkach, bo w Warszawie się nie odważą, ale właśnie takich bardzo kolorowych, które przychodzą na te kolacje ubrane identycznie jak ja. Naprawdę jest to jakiś wzorzec. Myślę, że ten kolor gdzieś powoli no, się pojawia. Nie jest tak źle, jak było. Restauracje, nawet te, które zmieniają, są pomalowane na amarantowo, ale te kolory nie są zgrane. Wiesz, no, trzeba... Tłum w tej chwili na całym świecie wygląda strasznie. Nie ma tłumu poza Katarem, który jest tam nie jest tak. Białe, cudowne, kobiety kolorowe, no ale to jest jakby ideał masy pieniędzy, które się wyrażają i wyrzucają i wylewają na ulicę. Cały świat jednak jest jeansowo żaden, tak? Jak ja wychodzą ludzie z samolotu, ich oglądam, to po prostu nie mogę uwierzyć, że Polska jest tak pięknym krajem, jeśli chodzi o ludzi i o sposób ubrania. Jednak Polki bardzo o to dbają i naprawdę wyglądają znakomicie. Ale jak jestem w takim samolocie gdzieś z przerzutu Niemcy, Hiszpania, coś takiego, to można albo Kanada, jak tam jestem, tam naprawdę trudno żyć, bo wszyscy no, ubierają się wygodnie, może tak bym powiedziała. Dresy. Ty zawsze wydawałaś się być osobą, która ma ogromny apetyt na życie. Zresztą o tym zawsze też głośno mówiłaś. I patrząc po twoim życiorysie, ile rzeczy robiłaś w życiu, w jakich krajach mieszkałaś i tak dalej, to widać, że ten apetyt jest ogromny i ten kalendarz się rozciąga. Ale czy jest jeszcze coś, co ty chciałabyś zrobić? Coś, czego jeszcze nie robiłaś, ale chciałabyś to zrobić? Tak, chciałabym otworzyć restaurację z moimi dziećmi. Wydaje mi się, że to byłoby absolutnie czederskie. Dlatego, że tylko one rozumieją od A do Z, co ja mam na myśli, jaki smak mam w głowie. I powiem ci, że to jest nieprawdopodobne. Gotowanie dla nich to jest wielka przyjemność i oni dla mnie gotują też z ogromną pasją i przyjemnością. Ale kto byłby szefem kuchni w tej restauracji? Tadeusz. To co stoi na przeszkodzie, że tego jeszcze nie ma? No myślę, że wydaje, że kuchenne rewolucje jeszcze są z wami, tak? Także to nie da rady. Jestem połowę miesiąca w zasadzie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że 440 odcinków razy 5 dni, policzcie ile to jest dni i ile to jest lat? Ja nie umiem liczyć, ale to jest bardzo dużo. 8 lat. Jezus Maria. Kawał życia. A wiesz ile hoteli? Ile? No podziel to na... Mnóstwo. 5. Strasznie dużo. Dużo. Na dwa. Przepraszam. 440 na 220. To 440 razy 2. Ja już zapomniałam, ile było na początku. To jest chyba 880 razy 2. Powiem tak, jest to dla mnie niewyobrażalne, dlatego że po 3 sezonach programu Azja Express powiedziałam dzięki. To były tylko 3 sezony i 3 miesiące. Więc nie wiem, jak to się robi. Bo no, ale to trochę jest bezpiecznie jednak w Polsce. Nie masz różnych gadów, płazów i tak dalej. Wiesz, no nie jesteś narażona przynajmniej na tego typu niespodzianek. Jesteś cały czas... No ale trzeba mieć pewnego rodzaju odporność, żeby być cały czas w takiej trasie intensywnej. A czy ty pamiętasz, gdzie ty jesteś w ogóle czasami? Ja pamiętam. Pamiętasz? Nie budzę się i nie szukam czego innego. To ty pamiętam. O kurczę. Nie tak jak niektóre gwiazdy rocka. Ale... Hello Warsaw, jesteśmy w Katowicach. Hello Warsaw, jesteśmy w Katowicach. Ale jak jesteś cały czas w tej podróży, to co tobie sprawia przyjemność? Jakie masz przyjemności swoje? Największą przyjemnością jest śniadanie doniesione do pokoju. I w Piekara Śląskich jest tak odlotowe, bo cukiernik jest moim wielbicielem. Wygląda jak Węgier, który gra na skrzypcach. Wysoki, ciemny, z wąsem, ma cudowne trzewiki albo szafirowe z cielęcej skóry albo jakieś żółte. Jest geniuszem cukierniczym i dekoruje wszystkie moje dania kwiatami, łącznie z pasztetową. No. Więc ja mam czat, bo oczywiście ja z tego ruszam, próbuję i to, co jem na pewno, to jest sok z pomarańczy wypijam szklankę gorącej wody, bo to jest zawsze moim rytuałem. No z cytryną. Proszę? Z cytryną. Nie. Nie? Tylko wrzątek, bo ja cytryny nie wiem, czy nie są jakieś chemiczne, boję się. I wiesz, i na pewno kanapka z białym serem. Boże, obłęd i pomidorem. To i powiedz jeszcze, co według ciebie jest taką największą kulinarną zbrodnią? Pizza hawajska.
z ananasem. Wiesz, co jest największą zbrodnią? Ten ryż taki, ten ryż to tak go perforują i tak udaje, że jest prawdziwe, a nie. Że co znaczy? Odgrzewane ziemniaki, takie, że na przykład restauracja kupuje gotowe, głotowane ziemniaki, to jest obłęd, bo są takie. I no, to, że podają ci ziemniaki z rana jako dodatek do dania, nawet nie odsmażone, tylko odgrzane w wodzie. To chyba są największe grzechy polskich restauracji no, wszędzie, nie tylko wiesz, poza Warszawą, ale właśnie dokładnie w małych miejscowościach. To jest nagminne. I nikt tego nie czuje, a ja to czuję. Ja czuję nawet rodzaj wody w rosole. To czego nigdy nie brać w miejscu, w restauracji, w której nie jesteśmy pewni? Czego nie zamawiać? Na pewno pytać. Ale pytać do bólu. Mhm. A jak nie pytać, to prosić, żeby ci pokazali. Jeśli mówią, że mają rybę niemrożoną, a na przykład mają rybę w solantę, to też nie jest ryba specjalnie jadalna. Czyli jeśli mam być szczera, ja tego nie znoszę. Wycieczkę po kuchni. Po miejscach, które mają prawdziwą rybę i na przykład szanować polskie ryby. Mhm. Jeśli są świeże, bo to są jedyne ryby, które nie mają rtęci. Polskie słodkowodne ryby są wspaniałe i karp jest cudowny. I u Tasi Terleckiej, kobiety pracowitej, jest najlepszy karp schabowy z karpia bez ości. Naprawdę i trzeba wierzyć w te wspaniałe polskie kobiety, które no, potrafią sobie dać radę z rzeczywistością, którą im daje. No i mam nadzieję, że te wszystkie właśnie panie pójdą na wybory. Jeszcze raz to powtarzam. Ja chciałam powiedzieć, że to jest przepiękna puenta do naszej rozmowy. A ja na puentę chciałam zadać jedno pytanie. To mam apetyt na życie. Skąd go brać? Czy to jest jakaś chemia mózgu niepowtarzalna, z którą trzeba się urodzić? Czy skąd ty ten apetyt na życie, tę no, ciekawość myślę, świata że czerpiesz? Urodzenie jest ważną rzeczą, że się rodzisz w rodzinie, która jest ciekawska i ma bardzo kreatywne... Ten dziadek cię tak zarażał zajęcia. Ciekawością. No mój dziadek był dyrygentem orkiestry mandolinistów i rybakiem. I kochał Mazury i założył pierwsze kolonie rybackie na Mazurach w Węgorzewie. Wow. Także wszyscy byli zakochani jak gdyby w miejscu pracy. Moja babcia była farmaceutką, która sama tworzyła lekarstwa. Także, że, dobry że wiesz, no wszyscy gotowali, wszyscy wiesz, to się, rodzisz się w rodzinie, która bez przerwy coś wymyśla, żeby było ładniej, tak? Także to jest cudowne i później to się dziedziczy. Moje dzieci, ja patrzę, co robią, jedno i drugie szuka tego samego. Ja się śmieję, bo jak gdzieś jadą, Tadek teraz jest w swojej grocie arabskiej pod Madrytem, odziedziczonej po ojcu świętej pamięci, gdzie naprzeciwko jest jego grób, bo nie chciał leżeć w ziemi niemieckiej, tylko chciał być pochowany właśnie w Icie, niedaleko groty, gdzie mieszkaliśmy, gdzie począł się Tadeusz. Teraz Tadeusz ma Antka na rękach, gdzie jeszcze niedawno ja byłam z małym Tadeuszem na rękach. Czyli historia zatoczyła koło. Ważne też te korzenie i ta ciągłość taka, to jest no super nasza tożsamość. Super miasteczko, gdzie cię znają, odkąd się urodziłeś. Tego nam wszystkim brak, naszej tożsamości, to mają Włosi, Francuzi. Bardzo żałuję, że nasze babcie nie są bogatymi babciami, bo wtedy byśmy o nie dbali. Tak. I wtedy wszyscy by poszli na wybory. Bo mieliby pewną kulturę i cywilizację i odpowiedzialność cywilną za to, co się dzieje. Może wtedy nawet byśmy w ogóle nie mieli tych dylematów, co mamy dzisiaj, to dojrzewa. No mam nadzieję, chociaż... właśnie ja bym bardzo chciała stworzyć taką rzeczywistość, że ty, Agnieszka, ty, Gabi i ja jesteśmy tym początkiem tych babć, na które można liczyć. Z nami będzie ciężko. Ale zaczynam od cioci. Ciociami. Będziemy super ciociami. Tak. Chodzi o to, że jesteśmy na tyle ważne, że będą nas szanować i nie zostawią nas w domu starców. Nie no, daj spokój, to jest jakaś okropna Ale to jest misja. Bardzo ważne, co mówię w tej chwili, żeby nie myśleć tylko o sobie, ale też myśleć o wszystkich, dlatego bardzo was wszystkich proszę, żebyście brali Idźmy udział w wyborach, gdybyście mieli wpływ na własne życie, a potem nie narzekali, bo to narzekanie absolutnie nie przyjmuje żadnego narzekania. Ludzie muszą sobie nie narzekać, tylko dać radę z tymi problemami albo iść do ludzi, którzy je rozwiązują. Lekarze naprawdę całkiem nieźle czasami działają. Pamiętajmy o tym, że mamy wpływ na własne życie. To jest ważne, co powiedziałaś, bo mamy. Na nasze życie, na nie życie Nie możemy dzieci. Narzekać, trzeba to zażegnać. Trzeba działać. Pierwsza rzecz to się uśmiechać. Druga rzecz spełniać twoje marzenia. Trzecia rzecz zrobić to, żeby było lepiej. To, co jest w zasięgu naszej ręki, czyli wrzucić kopertę do urny. Będę upierdliwa, ale tak ma być. I bardzo słusznie. Magda Gessler Dziękujemy była naszym bardzo. Gościem. Dziękujemy serdecznie. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że to było miłe super. Czas. Bardzo.
Dziękuję. Dzięki.